Są pewni ludzie, którzy nie interesują się w ogóle zdrowym odżywianiem się, nie dbają o dietę, jedzą cokolwiek, jedzą niezdrowe rzeczy regularnie. I mimo wszystko mają fajną energię, mają dużo energii, mają taką witalność w sobie. Są zdrowi, mają takie świecące, pełne życia oczy. Radzą sobie z problemami, radzą sobie ze stresem, radzą sobie z emocjami bardzo dobrze, potrafią się skupić, potrafią utrzymać pracę na jakimś wysokim stanowisku. Gdzie jest wymagana duża ilość skupiania się i radzenia sobie ze stresem, potrafią mieć taką pracę, wykonywać ją prawidłowo, i jeszcze po pracy zajmować się czymś dodatkowym, co wymaga skupienia, i mają na to energię, i jeszcze dodatkowo, robiąc to wszystko, czują się fajnie. Mają taką pozytywność w sobie, taką lekkość, i jedzą mnie zdrowo, jedzą mnie zdrowe rzeczy. I zaczyna ci to mieszać w głowie, bo myślisz sobie, ja siedzę, próję się, staram się mieć dobrą dietę, jeść czysto, żeby mieć trochę więcej energii, żeby być trochę w lepszym stanie, żeby zrobić coś więcej. A ta osoba je cokolwiek, je niezdrowe rzeczy, i robi 50 razy więcej ode mnie. I jest na 50 razy lepszej wibracji ode mnie. I myślisz sobie, może dieta nie ma znaczenia jednak? Czy co? O co chodzi? Tutaj bardzo ważne jest rozumienie jednej prostej rzeczy. Pewni ludzie mieli pewne doświadczenia. Ty miałeś pewne doświadczenia w swoim życiu. Ty może nosisz ze sobą pewną ilość traumy. Może w dzieciństwie doświadczyłeś czegoś traumatycznego. I od tej pory boisz się pewnych rzeczy. Spinasz się, jak znajdujesz się w pewnych miejscach. Stresujesz się, jak robisz pewne rzeczy. Może wątpisz w siebie, może masz jakieś konflikty wewnętrzne? Pewni ludzie tego nie mają. Może ty, jak wykonujesz pewne rzeczy, jak robisz pewne rzeczy, jak znajdujesz się w pewnych miejscach, to może zastanawiasz się, czy jestem wystarczający, czy mogę, czy, czy potrafię, czy będę zaakceptowany, czy jak wypadnę. Pewni ludzie tego nie mają. To jest ciężar, to jest stres. I nie chodzi o traumę. Może w swoim życiu nie doświadczyłeś czegoś dramatycznego. Po prostu nie dostałeś to, czego potrzebowałeś jako dziecko. Może nie dostałeś wystarczająco dużo uwagi, miłości, akceptacji, rozumienia. I może jako dorosły, bardzo potrzebujesz tego i strasznie chcesz, żeby ludzie cię zaakceptowali, i twoje oczy się zamieniają w oczy Golema z władcy pieścieni, że bardzo chcesz. I wchodzisz w taki skórci, spinasz się i to obciąża Twoje ciało. Wszystkie te konflikty, wszystkie te strachy, te kompleksy, które siedzą w nas, obciążają nas. Wyobraź sobie, że to jest ciężar. Wyobraź sobie, że może Ty nosisz ze sobą dodatkowe 100 kilo i chodzisz z tym codziennie. Może ty, stojąc w miejscu publicznym, masz pewną małą mieniu stresu, która jest cały czas i wyżera Twoją energię. Może nie jesteś całkiem obecny? Bo ten stres cię wyżera. Twój organizm jest obciążony. Twoje skupienie jest gorsze, jak się stresujesz. I twój organizm męczy się szybciej, wyczerpuje się z energii. Ta osoba może się obciąża, obciąża dodatkowo niezdrowym jedzeniem. Nie? Ta osoba znajduje się w dobrych wibracjach i je niezdrowe jedzenie i schodzi na trochę niższe wibracje, ale mimo wszystko ma bardzo, bardzo mało ciężaru. I założenie jest w wyższej pozycji od ciebie. I nie możesz się porównywać. Możesz popatrzeć na to w taki sposób. Dusza jego jest starsza. Znajduje się na innym etapie. Może te rzeczy, które ja robię teraz, ta osoba zrobiła w jakimś poprzednim życiu. Jeżeli wierzysz w te rzeczy, możesz popatrzeć na to w taki sposób. Ale ważne tutaj jest rozumienie tego, że nie możesz się porównać, bo masz inne doświadczenia, masz inny ciężar. Z innymi rzeczami pracujesz. Ty, żebyś doszedł do tego punktu, gdzie jest ta osoba, może będziesz musiał robić bardzo dużo. Może będziesz musiał walczyć, żeby mieć tą zdrową dietę, żeby zjeść to coś dobrego, żeby być w trochę lepszym stanie i mimo to, że stres i traumy cię obciążają, polepszysz swój stan o 1%. Mimo tego obciążenia, polepszysz swój stan o 1%, zaczniesz medytować, zaczniesz robić różne rzeczy rozwojowe i będziesz trochę w lepszym stanie. I jedząc, bardzo zdrowo i tak nie będziesz tak wysoko jak ta osoba. Ale będziesz szedł do góry. Będziesz miał trochę więcej energii i zrobisz coś, czego się boisz. Pokonasz jakiś swój strach. Zmierzysz się z jakimś swoim strachem. Oswoisz się z tym. Zaczniesz robić regularnie coś, czego się boisz. Oswoisz się z tym. Zejdzie strach. Zejdzie ciężar powoli. Jesteś w trudnej pozycji i wywalczysz sobie zrzucenie trochę ciężaru. Jak stanie się dobry w czymś, jak osiągniesz coś, jak wyjdzie ci coś, to uwierzysz trochę bardziej w siebie. Zbudujesz większe przekonanie, że mogę, że jestem wystarczający. I trochę ciężaru zejdzie. Przestaniesz się tak bardzo bać, że nie jesteś wystarczający. O trochę zejdzie. Zrzucisz trochę ciężaru, będziesz w wyższej pozycji. Znowu będziesz walczył, będziesz robił różne rzeczy. Żeby o 1, o 2% mieć trochę więcej energii, żeby wyjść jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. I dojdziesz do tego punktu. Ta osoba jest z założenia tam. Ty dojdziesz tam. I dziwne tutaj jest to, że prawdopodobnie przegonisz jeszcze tą osobę, bo ludzie, którzy potrafią zrobić dużo i nie mają dużo traumy i czują się lekko i mają dużo energii, to robią więcej od innych ludzi i są przyzwyczajeni do tego, ale nie idą do góry, nie są nauczeni starać się i walczyć o coś, bo i tak robią dużo i jest im ok. A ty, przez to, że walczysz o ten jeden, o te dwa procent, żeby być w lepszym stanie, żeby pokonać coś, żeby pokonać coś, żeby pokonać coś, to uczysz się iść do góry i dojdziesz do tego punktu, gdzie jest ta osoba i przegonisz tą osobę. Bardzo ważne jest zrozumienie tego, że nie ma sensu porównywać się do innych ludzi, bo oni są gdzieś indziej. I tutaj bardzo ważne jest to, żebyś się poznał siebie i żebyś ufał sobie, żebyś ufał sobie. Żebyś wiedział, że ja żeby zrobić coś Muszę jeść bardzo zdrowo, muszę medytować, muszę ćwiczyć, muszę robić to, to, to i to, czytać, trenować swój mózg, robić rzeczy, które wprowadzają mnie w dobre wibracje, w dobry humor. Myśleć pozytywnie. Muszę robić te rzeczy, żeby osiągnąć coś. I inni ludzie będą się patrzyli na ciebie i będą ci mówili: "Ej, po co jesz tak? Po co robisz to? Ach, przesadzasz. Po co robisz to? Po co robisz to?" Oni może mogą osiągnąć coś robić coś bez tych rzeczy i ważne jest tutaj żebyś znał siebie i ufał sobie i nie słuchał <noise> nie słuchał ludzi możesz wziąć jakąś inspirację ale nie brać tego personalnie bo może poczujesz się gorszy może będziesz się porównywał ktoś ci powie a po co po co jesz aż tak zdrowo po co starasz? po co medytujesz tyle ty wewnątrz wiesz, że dla Ciebie to jest 1% lepiej mi będzie. 1%. Ja walczę o to. I Ty mówisz do tej osoby w swojej głowie. Może tego nie rozumiesz, bo nie wiesz, gdzie ja stoję. I bardzo ważne tutaj jest nie branie tego personalnie, bo ludzie powiedzą Ci. A po co? Przesadzasz. Po co to? Po co to? Jak znasz siebie i ufasz sobie, to wiesz, że ok, mów co chcesz. Ja wiem, że ja muszę zrobić to, to, to i to, żeby... Być w stanie wykonać coś, co ty łatwo robisz. Bo powiem Ci szczerze, ja na przykład, jak zaczynałem ten kanał, to nie mogłem pracować normalnie, nie mogłem mieć pracę normalną, dziewiąta do piątej na przykład, i weekend wolny, i nagrywać filmy. To nie było dla mnie wystarczająco czasu. Ja musiałem mieć pół etatu. Musiałem ściąć o połowę pracy, żeby mieć więcej czasu, żeby pokrastynować się trochę. Pomęczyć się trochę, wejść w te konflikty, postresować się, o kurczę, muszę stanąć przed kamerą. Jak to powiem? Jak to wyjdzie? Jak ludzie mnie odbiorą? To jest wszystko stres. I potrzebowałem czasu na to. Potrzebowałem pomęczyć, poprzetwarzać ten stres, poradzić sobie, nauczyć sobie radzić z tym stresem. I potrzebowałem, potrzebowałem do tego czasu. I nie mogłem inaczej. Musiałem. Przestać zgrywać bohatera i zobaczyć moje gręczenie, zobaczyć gdzie stoję i zadziałać z tym, co mam. Bo słyszysz historię od ludzi, którzy mówią, rano pracuję na budowie, po południu idzie na kursy, wieczorem idzie na lekcje śpiewania czy aktorskie. I myślisz sobie, wow, jaki człowiek, ale dużo energii. Ściągam cię do rzeczywistości. Pewni ludzie tego nie mogą zrobić. Fizycznie ich ciało nie może tego wykonać. Ich mózgi nie potrafią się tyle skupić, bo mają obciążenie, mają dużo traumy. Pewni ludzie muszą poświęcić coś. Muszą, mogą dojść do tego punktu, gdzie będą mogli robić dużo rzeczy, ale pewni ludzie znajdują się na pewnym etapie, gdzie jeszcze tego nie mogą zrobić. Muszą Stworzyć sobie trochę przestrzeni, trochę czasu, porobić pewne rzeczy, żeby wykonać jedną rzecz, żeby im wyszła jedna rzecz, żeby zmierzyć się z jakimś strachem, żeby zintegrować jakąś część siebie, nauczyć się wyrażać się, nauczyć się być odważnym, zrzucić pewien ciężar, zrzucić pewien strach. Poczuć się trochę lepiej i wejść później trochę wyżej, trochę wyżej, trochę wyżej, trochę wyżej, aż dojdą do tego punktu, gdzie będą mogli robić dużo rzeczy jednocześnie. Chodzi o to, żebyś widział to ograniczenie, żebyś przyznał się do siebie, przyznał się sobie, zobaczył gdzie stoisz i stworzył sobie warunki dostosowane do Ciebie. Do Ciebie. I wymaga to zaufania. Bo mówić, ci, ludzie ci powiedzą, ha, po co to robisz? O, ha, przesadzasz? Ha, tyle pracy, tyle robisz to, żeby, żeby co? I może będziesz chciał to wziąć personalnie, i tak. Może skrzywdzić cię to, może będziesz się czuł gorszy przez to. Pamiętaj, znasz siebie i wiesz, że ty idziesz do góry. I Ty musisz zrobić to, to, to i to i stworzyć sobie takie warunki i takie warunki, i takie warunki, bo te warunki są idealne dla Ciebie, żebyś Ty mógł zrobić jeden krok, później drugi krok, później trzeci krok. I później dochodzisz do poziomu tej osoby i przeganiasz tą osobę. Idziesz jeszcze wyżej i dojdziesz na pewną wibrację, gdzie będziesz mówił w sumie wszystko łatwe jest. Chodzi o to, że możesz tam dojść. Tyle. Mam nadzieję, że to jest pomocne. Jeżeli tak, zostawajcie, jeżeli Cię kanał Automatyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.